codziennie to są rzeczy najważniejsze. Wieczór Państwu, to znowu ja, nadpobudliwy mężczyzna i ten już. Proszę Państwa, jakie rozdmuchane ego. Ja dzisiaj będę walczył właśnie z ego. Nie ma, ja jestem po prostu tutaj jako tu i teraz, czyli Jędrzej Kodym. I tak dalej, i tak, tak dalej. Panie Kodymie, co to jest piękno? No piękno jest. To jest trudno, niech się pan nie rozwija, bo. No dobrze, ale to zależy według której filozofii. Każdym greckiej, na przykład, ta, która jest podstawą naszej europejskiej tożsamości. Tak. Prawo rzymskie, tak. I etyka chrześcijańska. Wspaniale pan to powiedział, ale prawda jest taka, proszę państwa, że piękno czasem jest tam, gdzie go się zupełnie nikt nie spodziewa. Znaczy tam, gdzie go nie ma. No. Bo to akurat w tym wypadku o to chodzi. To już tak trochę jakby spaliłem dowcip, ale... Cicho, cicho! A my mamy takie muzeum z antenką. Ten program właśnie teraz zaczynamy. No dobrze, panie Kodymie, chciałem powiedzieć, że jak ja się cieszę, że pan już wyszedł z tego szpitalunga, no, i że już pan jest zdrowy, ale to by było kłamstwo, bo już mi pan przerwał, już pan spalił dowcip, no. Już pan zrobił wszystko, co pan normalnie w tym programie a robi. To było takie rozpraszające. Tego to nawet no. Nie widziałem. Proszę no. Państwa, mówiłem wczoraj, będzie niespodzianka dzisiaj. Mm. I ta niespodzianka jest tutaj. Proszę bardzo. Proszę państwa, specjalne koszulki, to nie są takie typowe koszulki, że tam tylko logo. Tu jest wszystko, tu są hasła, proszę państwa, które znają państwo. To jest po prostu reklamówka, tak żeby to tutaj handelek jakiś mały ten. Właśnie, wiadomo, tak, właśnie drążki, tak się nie no. Mówi. Ta koszulka, proszę państwa, zresztą. Dla wszystkich mamy fanów, tak. Ekipę, no. Która tworzy ten program i nawet wczoraj zrobiliśmy sobie z ekipą zdjęcie. Możecie tak. Państwo to teraz zobaczyć. Proszę, o. Jaki piękny. Dlaczego tylko mężczyźni są na tym zdjęciu? Niech pan mi powie, panie Kodymie. Ponieważ jest to program patriarchalny. Oczywiście. Białych heteroseksualistów. Panie Kodymie, dziękuję za ten materiał. A gdyby ktoś tak chciał taką koszulkę? A gdyby ktoś powiedzieć chciał dołączyć do nas dzisiaj. Do ekipy. Miał... Do ekipy. Nie Friza, ale do ekipy burzy. Same typy, bo typiary nie pasują tu. Pasują. Ejachu. Pasują. Najgorszy marketing ever, proszę państwa, to jest właśnie ten program. W skrócie, jak państwo chcecie tą koszulkę, no. A chcecie, bo w ten no. Sposób wesprzecie nie tylko Maciek właśnie tak handluje, trochę dorabia na boku. Cisza, cisza. To można znaleźć te koszulki w sklepie Telewizji Republika tak. I to państwu polecamy, ale... Ale są za darmo, tylko że płaci się za ten. Nie, nic nie szkodzi, no. Ja też mogę tak nie wiem. Okej. Okay. Pan Kodym wrócił, dzisiaj mu troszeczkę więcej wolno. Tak się umówmy co do tego. Dobrze, panie Kodymie, jak pan wie, na pewno... Cicho, cicho, cicho. Dość jak pan wie, tworzymy alter ego. Jak pan wie, no dużo rzeczy z finansami no. Sytuacja w Polsce nie jest nie najlepsza. Jest najlepsza, tak, tak. Ale zawsze i... można wziąć chwilówkę. No. W tym wypadku będzie na 300 ileś tam, tylko, 80 miliardów. Tylko pytanie od kogo? Od kogo? Od misia Gogo, wiadomo. O, właśnie, bo Niemcy chyba nie mają. Ale proszę pana, jest większy deficyt, niż się wszyscy spodziewali. Tak. I teraz... Znaczy to z góry było wiadomo, że będzie większy, niż się spodziewali. No. Niech pan zgadnie, jaki tytuł swojego artykułu w tym temacie daje Gazeta Wyborcza. No jak to, jak? Zgadnijmy. Zobaczmy, no. Proszę pana. Dziura Domańskiego eksplodowała. Po nowelizacji budżetu 2024 deficyt wyniesie 240 miliardów. Ja się z tego nie śmieję, proszę państwa. No, że nie, to... ale to jest i tak zaniżony, bo de facto z tymi kosztami dodatkowymi to będzie 380 miliardów. Czyli dzieląc na 38 milionów, to jest po 10 tysięcy złotych na łeb. Mhm. Na noworodki, dzieci, młodzież, średnim wieku ludzi, ludzi już dorosłych i takich tak zwanych troszeczkę starszych, plus emerytów i rencistów i wszystkich na przykład też z jakichś grup powiedzmy mniejszościowych. Tak. Czyli na przykład tęcowej, ferajny przestępczej grupy zorganizowanej. To, że pan jest kompletnie nieprzewidywalny, to już no. Wszyscy wiemy. Natomiast ale ja teraz myślałem... można na koszulkach trochę na wacie ukroić. Przestań. Jak tylko się zarejestruje firmę beauty. Proszę pana, problem polega na tym,
że ja się spodziewałem na 100%, że będę musiał pana powstrzymywać. Jak pokażę panu ten tytuł, że dziura Domańskiego eksplodowała, nie, to no, pan... dziura będzie, bo to już będzie pan... tak, tą dziurę tak. To pan no. powie, przepraszam, bo tu stół przestawiłem, to pan powie, że pan był w szpitalu, widział pan takich ludzi, którym też coś eksplodowało i tak dalej, ale widzę... Kiedy stałem w kącie, dobrze. Widział chłop dziurę w trójkącie. Okej, okay, proszę państwa. A to obrośnie ci curuś jak ta byku, skóra dookoła, czarne, tak, tak. A po środku okay. dziura. Proszę pana, chciałem jedną rzecz powiedzieć. No. Wczoraj był pan też w Telewizji Republika, bo się wtedy spotkaliśmy, zrobiliśmy byłem. To zdjęcie. Cicho. A gdyby i był pan gościem u Emilii Wierzbicki. Wierzbicki, no. Tak. I zachowywał się pan tak nieładnie jak tutaj? Nie. Zachowywał się pan bardzo kulturalnie. Dlaczego? No ale, nie, no, ale to jest formuła jest taka, że tu się zachowujemy tak, a tam u Emilii Wierzbickiej, ja widziałem też jak pan Kozusek, pan Maciek, pan redaktor, amerykanista występował i co, był niegrzeczny? Był nadpobudliwy? Nie. Był dobrze. No. Okej, okay, ma pan rację. No. W każdym razie minister Domański jeszcze w kwietniu rację, mówił, że cicho, pan sytuacja Domański jest dobra. Mówił ludzkim głosem. Posłuchajmy. Panie ministrze, pański słynny poprzednik, pan minister Rostowski miał takie słynne powiedzenie w pewnym momencie w 2015, pieniędzy nie ma i nie będzie. Jak to jest z pieniędzmi w dzisiejszym budżecie? No budżet po pierwszych trzech miesiącach tego roku wygląda całkiem dobrze. Dokładne dane pokażemy w poniedziałek. Natomiast no, dzisiaj mogę powiedzieć, że po trzech miesiącach mamy deficyt na poziomie 24 miliardów złotych, czyli 13% planu na cały rok, no czyli mniej od takiej zwykłej proporcji. Sytuacja jest, można powiedzieć, się pan posłucha? Pod kontrolą, tak. Nie, ja tu jeszcze, okay, jeszcze mogę... zagłusza sample, jeszcze tak. Przeszkadza, śpiewa piosenki, zagłusza sample. A bo ja nie słyszałem tego sample. Dobra, no. Nieważne, proszę pana. No. On jakoś tak cichutko wszedł. Ta pani mówi cichutko, bo w przeciwieństwie... Cichuteńko. Jest na naszej antenie. Ministerstwo, tfu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kontener tak zwany do spuszczania tego, spuszczania no różnych tam? Spraw takich, które są jakimś obciążeniem, ale też i bardziej takim, można powiedzieć, maksymalnym dołem depresyjnym, który doprowadza człowieka do nawet czasami skrajnych sytuacji. No i panu się na przykład nie podoba kontener, ale są tacy, Jędrzej Bielecki, który jest jednym z najwierniejszych bojowników o prawdę, dziennikarz Rzeczpospolitej, bronił Donalda Tuska, mówił, że Joe Biden wcale nie jest stary, wszystko no. co trzeba... Tak jak trzeba bo powiedział. Bo na Bidena jest tak jak w starożytności, że liczy się czas odwrotnie. No, tak. Do roku tak. zerowego. Tak, on przed naszą, Joe Biden urodził się przed naszą erą. Dokładnie. Ale zobaczmy, co Jędrzej Bielecki napisał o naszym budynku, tak zwanym klocu. Zobaczmy. Jeden z najpiękniejszych budynków w Polsce. Tak. I proszę pana, cisza. Cisza. Nie ma dyskusji nie z tym, ma dyskusji, proszę pana. Bo po prostu inaczej będzie w zęby. Dobra, ja teraz, żeby może coś się zmieniło, no. może będzie lepiej, no. może być gorzej, no. proponuję, żebyśmy... Ja bym wolał to drugie, żeby było gorzej. No. Proponuję, żebyśmy puścili no. czołóweczkę. Mhm. Ceremonia kakao. Okej. Okay. Proszę pana. Pana. Coś sympatycznego chciałem panu pokazać. No i to żeby... piąteczka. Dziękuję. Ostatnio na Twitterze wybuchła tak zwana wojna o trendy. Nie wiem, czy pan rozumie, co ja mówię do pana, bo pan czy jest wieś? Osobą starszą. Mm-hmm. Kto jest w trendach? Z jednej strony są... Trendy. Kto jest trendy? Kto no. jest trendy Andy? Mm-hmm. Z jednej strony są bojownicy Romana Giertycha z tak, tak zwanego SNAW, czyli sieć na wybory. Mm-hmm. Z drugiej strony są niby szeregowi, ale znani twórcy prawicowi. Ale ja dzisiaj wszedłem w trendy, bo myślę, może coś w tym temacie się znajdzie. Jeszcze są ci centryści, tak? Jeszcze są symetryści. Tak, symetryści, tak. Zobaczmy, jakie trendy dzisiaj były popularne, bo to mnie zdziwiło, proszę pana. Rodri, to tam jest taki piłkarz, ale drugi, najpopularniejszy, siódmy trend w Polsce, proszę pana, Halinko. Dziękuję za ten materiał. I proszę pana, tak, ja się zastanawiam, dlaczego trend Halinko jest taki modny. No. Jak się kliknie w ten hashtag, mhm. nie, to można zobaczyć tweety. Hashtag Halinku.
tweety, które są związane z tym. I to właśnie będzie to, co będzie miłe. Teraz niech pan zobaczy, jakie były tweety w hashtagu Halinko. Witaj, Halinko. I teraz pan niech przeczyta, jak pan widzi następny. Dzień dobry, Halinko. Dzień dobry, Halinko. I znowu dzień dobry, Halinko. Dobrego dnia, Halinko. No. Dzień dobry, Halinko. No. Cudnej środy życia. Tak. Tu Białystok, Halinko. Przesyłam serdeczności. No. Dzień dobry, Halinko. Cudownego dnia. Ojej. Ale jeszcze do tego kawka, listeczek, kwiatuszek i serduszko. Pani Halinko, no chyba chcemy to powiedzieć. No, nasza piękna dziewczynko. Dzień dobry, Halinko. No, dobry wieczór już właściwie w tej chwili. Serwus. Halinko, proszę pana. Juno podkiwano. Pan pewnie nie pamięta. Buongiorno. Buongiorno. Smacznej kawy. Guten Morgen. Halinko. O, w każdym razie, może pieniędzy nie ma, ale przynajmniej są na tym świecie halinki, dla których zawsze no. I nie będzie, no. I też nie będzie, proszę no. pana. Pieniędzy halinka nie po prostu nie ma. Raz. Nie będzie. Niestety, nie będzie. No, niestety. Proszę pana. Taki klimat jest. Jeden materiał jeszcze chciałem panu pokazać. Jak pan wie, trwa w Stanach Zjednoczonych teraz, na finiszu jest kampania wyborcza. I trwa dyskusja, czy można Trumpa nazywać Hitlerem, czy nie można? No nie można, bo nie ma wąsika. Bo nie ma, ale tutaj jeden pan, który ja tutaj podam panu jego charakterystykę, jest byłym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jednak, to jest z jego opisu na takiej stronie Lubimy Czytać, po procesie przemiany osobowej porzucił partię w roku 2015 i przeprowadził się do Oslo w Norwegii. Pan też, wydaje mi się, przeszedł proces przemiany osobowej, tylko tak. U pana to nie jest taka... Bo ja po prostu ja tworzę alter ego dzisiaj i wyzbywam się ego. To zobaczmy, co ten pan napisał o Trumpie, czy ja, on jest... Jeżeli chodzi o pana, to znam jedną piosenkę. Dobra, ale ten to pan, potem. Drugiej ale, pani, okay. ta prosto z bani. Okej, okay, proszę pana. Zobaczmy. Najczęstszym zarzutem wobec Trumpa, że jest faszystą, jest to, że jest zbyt głupi, by być faszystą. Jest w tym jednak pewien sens. Faszyści niestety potrafią być głupi. Nauczyli się tego, ponieważ wiedzą, że to działa. Nauczyli się być idiotami. Trump to ten, którego możemy nazwać intuicyjnym faszystą. Jest też wspierany przez swego opiniotwórcę. Jest nim Elon Musk. Nie jest on wielkim ideologiem, ale gardzi słabością i ma autorytarną oraz złośliwą osobę. Okej, okej. Czyli tak, wydaje się zbyt głupi, że jest faszystą. Tak, ale jest faszystą. Dlatego jednak, wydaje się głupi, bo nauczył się być głupi, tak. Bo zna język włoski, przynajmniej te podstawowe słowa. Właśnie, buongiorno, bambino, uno to znaczy jeden i tak dalej. No. To jest niesamowite. Państwu się wydaje, no bo faszyści byli we Włoszech, nie? Państwu się może wydawać, że wszystko, co my tutaj robimy w tym programie, to jest dokładnie doprecyzowany, idealny scenariusz. Ale czy taka jest prawda, panie Kodymie? Życie pisze u nas scenariusz. Że się pisze. Ja zupełnie nie wiem. Dobra, w każdym razie, ja myślę, że możemy też dojść do takiego, panie Kodymie, do takiego wniosku, że jednym z najwyraźniejszych, współcześnie mówię, współcześnie, znaków, że ktoś jest faszystą, jest to, że nie jest. Wygląda na faszystę. Tak jest. I bo nie jest, bo jest za głupi na faszystę. Czyli mentalnie i z wyglądu. Tak. Oczywiście. No. Dobra, teraz idziemy, proszę pana, do materiałów już takich ze świata celebrytów. Pani autorka, znaczy od niej się w ogóle zaczęła ceremonia kakao. Można powiedzieć, to jest nasza matka... matka rodzicielka. Nasza matka rodzicielka kakao, można powiedzieć. Proszę pana, czy pan wie, jak ona się nazywa? Kakao. Czy pan wie, jak ona się nazywa? Ona się nazywa matka, nazwisko rodzicielka, okay. A pseudonim ma kakaowa mamuśka z kuzona. Okej, okay, to już pan przesadził trochę. Dlaczego? W każdym razie, to jest Tamara Gonzela z Perera, tak pani się nazywa? No to konkret. I ona, proszę pana, ma nową taką, tą śpiewa, że jest dziką córką swojej matki. Mm-hmm. Czyli i matka kakao też ma matkę swoją. Zobaczmy, tak. Proszę pana, zobaczmy, bo przecież... Kakao, ojcem to nie jest, kakao jest znowu kasztan. To nie jest tak, że my mamy za dużo czasu. No. Pokazujemy państwu naprawdę tylko najbardziej wartościowe rzeczy. Zobaczmy. W takim to jest materiał tempie. Numer 10. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I won't cut my hair. I will not lower my voice. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's. No. Wokal taki bym powiedział. Konkret. Konkret. No. Ja pamiętam, że Prince miał taką piosenkę Mother i coś tam dalej było. No i też. Mother Child. Coś no, takiego. No, powiedzmy. Coś w tym stylu. Child in Children. Time. No, no, tak. No, super. No. Proszę pana.
Jaga. Jaga, proszę pana, skomentowała negatywnie. Ja bym to chciał. Przeczytam panu po prostu. Dobra, zróbmy tak. Przeczytam panu wiadomość i pan. Bo mamy już. Bo tyle pan czasu zmarnował, że już nam się do końca zbliżamy. Ja przeczytam panu wiadomość, zgasimy ten materiał i pan wtedy wytłumaczy, o co w tym chodzi. Alright. Dobra, i będzie pan miał minutę, więc nie proszę się nie rozwijać. Poproszę o ten materiał. Jaga miażdży Ewę Mrozowską po jej wywiadzie o męskim makijażu. Kup sobie książki, kobieto, i poczytaj o historii własnego zawodu. Jaga miażdży Ewę Mrozowską po jej wypowiedzi o męskim makijażu. A Jaga to jest po lewej stronie. Mhm. O co tutaj, proszę pana, chodziło? Tutaj chodziło Dziękuję za ten materiał. Można powiedzieć, taką konkretną fachowość, jeżeli chodzi o profesję, którą się reprezentuje, i można powiedzieć taką w pewnym sensie uzyskaniu profesury, czyli takiej perspektywy, z której można to skrytykować albo na przykład pominąć milczeniem, czy ewentualnie pochwalić, ale też tak bez przesady, żeby nie zniszczyć zapału. No. Okej, okay. I to, proszę państwa, jest doskonałe wytłumaczenie. Przypominam, burzamałpa.telewizjarepublika.pl, wysyłajcie filmiki. No, koszulki jeszcze, bo pan Maciek na tym zarabia. W takiej koszulce do nagrania. No. Dobrze, drodzy państwo, a my się widzimy już jutro. Bez tego pana. Do zobaczenia. Dzisiaj mamy wzrost zainteresowania programem. Nie, fajnie. Właśnie przeszkadzał mi pan. Co? Przeszkadzałeś mi. Tak? Ale fajnie, wiesz. Fajnie. No. No.